Właściwie wszystko u mnie zaczęło się od momentu, kiedy przyszedłem do pracy do Centralnej Agencji Fotograficznej jako laborant. Byłem tak zwanym miąchaczem, to znaczy był specjalny taki kij, jak dawno, dawno temu nasze matki i babki prały pranie, to musiały to pranie mieszać. I od pierwszych dosłownie dni, godzin pracy po prostu podpatrywałem fotografów. Oczywiście w godzinach wolnych też chodziłem i robiłem zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, jakie zostało opublikowane, to były zdjęcia Krzysztofa Kolbergera, zrobione na Mariensztacie w Warszawie, bo przypadkiem, będąc tam, zobaczyłem, że on gra w jakiejś sztuce telewizyjnej i z dziwnym trafem pozwolili mi fotografować. Później, jak już miałem przepustkę, bo załatwiłem w międzyczasie przepustkę do telewizji i robiłem bardzo często, będąc pracując w CAF-ie w laboratorium, po godzinach biegałem do telewizji i robiłem zdjęcia sztuk, różnych programów, które były nagrywane. No i tak się właściwie to zaczęło. No tu jest tylko fragmencik, parę deko tylko, wejściówek na różne imprezy. W tych paru dekach jest cały przegląd. Marsz, Oświęcim, mecze, łyżwiarstwo, wejście do Sejmu. Jedne z fajniejszych rzeczy, że wszystkie te akredytacje są bardzo kolorowe, więc jak parę kilo wisi na ścianie, na wielkim gwoździu, to nawet ładnie to wygląda. Byłem zwariowany, jak mówili, tak zwany pieprznięty helikopterek, bo wszędzie było mnie dużo. Więc na przykład, jak już wszedłem do CAF-u, po paru dniach miał przyjechać do Polski Jimmy Carter. Szefowa działu laboratoryjnego powiedziała, że to ty będziesz tutaj przy tych Amerykanach, tam co będą chcieli, wodę wywoływać, utrwalać, to im będziesz organizował. No i minęła wizyta, Amerykanie w ciemni robili swoje odbitki i na pożegnanie dostałem od nich prezent. Całe pudełko papieru plastikowego papieru, co tu w Polsce w ogóle było nie do pomyślenia. Całe tam 100 sztuk, plus do tego dostałem wywoływacz HC i całą kostkę filmów Trix, Kodaka Trixa. Więc po prostu wszystkim wara opadła. I kiedy robiłem odbitki Kolbergera, to oni, tak, to ty swoje to robisz sam odbitki, a żeby robić serwis cafowski, to nie chcesz, tylko swoje odbitki. No nie miałem przekonania, żeby czyjeś zdjęcia robić odbitki. Swoje to wiedziałem, że tam trzeba doświetlić, trzeba przyciemnić, rozjaśnić. Inaczej człowiek podchodził do tych zdjęć. Pamiętam, jak była dyskusja, kiedy w 1988 roku podczas wizyty Gorbaczowa w Polsce jedna z firm fotograficznych przywiozła i prezentowała, dała do prób aparat cyfrowy. Zdjęcie miało wielkości 380 pikseli, więc było małe, no ale okazuje się, że do celów prasowych było do przyjęcia. I po tym wszyscy mówili, że nie ma takiej siły rybki, żeby zdjęcia tego typu miały pierwszeństwo. Że to nie jest na pewno metoda, że tylko film i tym podobne rzeczy. I później w
92 albo 3 roku, już nie pamiętam, byłem na Hungaroringu, na Formule 1 i dostałem pierwszy aparat elektroniczny, tak zwany digital, i okazało się, że po 2 minutach było zdjęcie, wszyscy czekali na to zdjęcie i 5 minut po zrobieniu zdjęcia były już we Frankfurcie, a gazety miały wstrzymane drukowanie ze względu na to, że czekali na start Formuły 1 w Budapeszcie. No i od tamtego czasu całkowicie zmieniłem zdanie. Plus do tego jeszcze weszły zdjęcia z telefonów komórkowych i też brałem udział w jury konkursu National Geographic i tam była kategoria komórkowcy. I ja mówiłem, że nie mieli co zrobić, kto, co, jak. I po prostu byłem mile zaskoczony, jak zobaczyłem 42 zdjęcia, super zrobione, a to było kilkanaście lat temu, kiedy te aparaty jeszcze nie miały takiej jakości jak dzisiaj. Więc po prostu też zostałem zszokowany i zwracam honor. Każdy, kto idzie ulicą, gdzieś jest na wakacjach, gdziekolwiek jest i ma telefon, może zrobić zdjęcia. Więc my, zawodowcy, jak nas się określa, pracujący dla agencji, dla gazet, nie będziemy nigdy tam, gdzie będzie zwykły człowiek, który ma telefon. I dlatego wydaje mi się, że dużo tych zdjęć z telefonów komórkowych jest tak dobre, bo po prostu oni byli o danej czasie, w danym miejscu i po prostu potrafili jeszcze zrobić, wykonać to zdjęcie. Ja czasami podchodzę do ludzi, jak jestem na przykład na Starym Mieście w Warszawie, i tak delikatnie: niech pani to zrobi w poziomie lepiej to będzie wyglądało, bo widzę, że po prostu wszyscy są przyzwyczajeni do robienia zdjęć w pionie. Aparat, telefon jest ustawiony w pionie. Pamiętam, że były problemy z nadawaniem zdjęć, jak był wypadek autobusu w Warszawie i ja po prostu nadałem zdjęcie z telefonu komórkowego. To samo było, kiedy wszyscy pojechaliśmy na granicę do Medyki i tam też były dosłownie śmieszne 2 punkty. Jeden pod Biedronką i to też w jednym miejscu, a drugi był przy śmietniku i wszyscy stali, bo tam był zasięg i nadawali. Po prostu my robimy zdjęcia, a potem musimy jak najszybciej ten materiał nadać, bo materiał nadany za późno już nie jest materiałem. Niebezpieczna rzecz aparatu cyfrowego. Są możliwości robienia dużo zdjęć, a jakoś tam się wybierze. Nie wybierze się, bo kiedy trzeba szybko nadać zdjęcie, to potem szukać tego dobrego zdjęcia, to po prostu trzeba teoretycznie wrócić do analogu, gdzie każdą klatkę szanowało się. Amator, człowiek, który nie zarabia nie żyje z robienia fotografii, ma jak gdyby trochę komfortu ze względu na to, że może bez żadnego problemu dojechać do domu, obrobić, opublikować gdzieś, najczęściej na blogach. Jedyną taką prośbę mam, że jeżeli ingeruje jakimś Photoshopem lub innym programem, to niech napisze, że to zdjęcie jest art foto, art jakoś tam, art Zbyszek, art Ania, i żeby ludzie wiedzieli, że była ingerencja Photoshopu lub innego, że to nie jest oryginalne. Parę lat temu była wielka demonstracja, jak coroczna, 11 listopada, i jedna
z fotografek zrobiła zdjęcie z pokoju hotelu Nowotel Forum. No i wszyscy byli zachwyceni, super zdjęcie, okno, tam nie wiem, kobieta w tle i plus do tego ognie, te petardy, które były na rondzie. Potem się okazało, że to zdjęcie zostało zrobione z dwóch. I mogła napisać, że to jest art. A nie wszyscy zastanawiali się, no, doświadczeni mówili, że coś jest nie tak. Ale po prostu od razu trzeba dać informację. Chorowic pisze, co jest, że te zdjęcia są kolażami, a nie zrobione autentycznie w jakichś tam warunkach. Zdjęcie, które wygrało Nagrodę Pulitzera, no to powiem szczerze, że dwa dni, pierwsza sprawa, nie mogłem ustalić, co to za zdjęcie, które to zdjęcie, no bo nie było możliwości i dopiero po dwóch dniach dotarło do mnie i byłem bardzo rozczarowany. No każdy fotoreporter chce, żeby zdjęcie było takie mocne, z jakiejś akcji, a tu po lewej czołg, na czołgu jakiś Rambo, w lufie jakiś goździk, ludzie klaszczący i tam w miesiąc po tym przyleciała grupa dziennikarzy i mój szef z Freedom Forum i powiedział: Czarek, o co tobie chodzi? Rozwalił się Związek Radziecki, to zdjęcie jest pozytywne, nie tylko zdjęcia tragiczne, jakieś krwawe muszą zdobywać nagrody, tylko też zdjęcia pozytywne. Więc ja na pewno po pewnym czasie jak gdyby przyznałem mu rację, że no nie mam co się obrażać.